Dzień dobry, dzień dobry. Przedstawiam Wam kocurka do adopcji. 5-miesięcznego silbikolora o słodkim imieniu Pinokio. Pinokio to koci wcześniak, jedynak. Urodził się taki tyciuteńki, maciupęci, miał 43 gramy. Nikt mu nie dawał szans na przeżycie. Jakimś cudem przeżył pierwszą dobę. Przeżył później kolejne dni. Każdego dnia przyrastał po 3-4 gramy. Któregoś nawet dnia przyrósł 6 gram. To był rekord. Malutki kociaczek, malutkie przyrosty, ale w takim małym ciałku był duch walki. Bardzo potrzebny, bo przyszedł taki moment, kiedy zaczęły się schody. Pinokio dzielnie je pokonywał, a ja nawet przez moment nie straciłam wiary, że uda się nakręcić właśnie taki filmik, kiedy już szaleje, bawi się, wręcz tryska energią i ma wilczy apetyt. Pinokio może zamieszkać w każdej rodzinie. To kociak wesoły, otwarty, doskonale dogaduje się z naszymi wszystkimi zwierzakami, no oczywiście kotami, ale również psami, naszą papugą. Tylko proszę pamiętać, że to kociak żywiołowy. Jest w nim naprawdę teraz bardzo, bardzo dużo energii. Jest wszędzie. Nie jest to kanapowiec. Jada głównie barfa odpowiednio suplementowanego. Oczywiście także puszki czasami, nawet i suchym nie pogardzi. Nowy opiekun Pinokia musi jednak pamiętać, zawsze pamiętać, że to koci wcześniak. Jego rozwój nie był taki idealny. Dlatego nazywam też go kociakiem prawie idealnym i jest oddawany na warunkach adopcyjnych. Pinokio oczywiście jest już po zabiegu kastracji, dwukrotnie zaszczepiony, odrobaczony. Aktualne wyniki morfologii i biochemii są w normie. Może szukać nowej rodziny.